Siemano, widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy znowu w świecie. Nie wiem, co to jest za świat, w każdym razie zbliżamy się do tego grzyba. Lecę tam zobaczyć, co tam jest. Mam nadzieję, że coś tam odkryjemy, mam nadzieję, że byli tam moi przyjaciele. Oczywiście na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco. Filmy codziennie o godzinie 19:19. Myślę, że o tym wiecie już doskonale. Czy ja się tutaj dostanę tak łatwo? Myślę, że się dostanę. Ale zanim tam wejdziemy, to jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, widzowie. Zapraszam was bardzo serdecznie na mój drugi kanał Szczypcą Plus i na drugi kanał Filip Szczypka, ponieważ na Szczypcą Plusie codziennie odcinki z Kidowic albo z serwera Kidowica Online, na który was serdecznie zapraszam. A na kanale Filip Szczypka, to jest mój kanał vlogowy, pojawił się świetny materiał, na który pracowałem ponad, znaczy nie ponad, a prawie rok. Dobra, jesteśmy w tej wiosce, uwaga, co tutaj mamy? Mamy jakiegoś grzyba, tu mamy jakieś okno. Dobra, czekajcie, wchodzę przez to okno. A nie, wejdę, tu mnie blokuje to coś, dobra. Zobaczmy, co tutaj jest w takim razie w środku. Mamy, no nic ciekawego tak naprawdę, żadnej skrzynki. Dobra, muszę to splądrować, jeżeli tu jest jakaś skrzynka, to będziemy, o! O, i mamy sianko, mamy jedzonko, jest git, bierzemy wszystko oczywiście, co tutaj zobaczymy, tylko, bo tu trzeba, prawda, widzowie, ograbić coś takiego, aczkolwiek może znajdziemy tu jakieś ślady, może znajdziemy tu ślady moich przyjaciół, może oni tu byli, proszę. Skrzynki są póki co takie, raczej widzę, że pełne, więc chyba, o, tu były otwarte drzwi, a tych drzwi nie otworzyłem, czyli ktoś tutaj musi być życie, widać, tutaj nie ma, nie ma, jak to się nazywa, nie wiem czego, już uciekło mi słowo. Mamy beczki, mamy, dobra, złoto biorę, złoto może się przydać. Surowego nie chcemy, dobra, zobaczcie tu, oj, tego wielkiego grzyba, go trzeba sprawdzić, dobra, idziemy do środka. Zobaczmy tego wielkiego grzyba, co się w nim w środku kryje, może tu będą jakieś ślady tych moich przyjaciół, dobra, wchodzimy do środka. I teraz tak, jakiś stół elegancki, wchodzimy tu, o, jest skrzynka. Dobra, i chyba ich tu nie było, bo widzę, że to są... Co to jest? Co to? No... Co ty jest? Kim ty jesteś? Halo? Nie no, co ty robisz? Bo cię zaraz strzelę. Co ty robisz? Skąd ty masz taką procę? Skąd ty masz taką... Skąd... Ja się zwiększę od ciebie. Ej, dobra, kim ty jesteś? No i co z tego? Kim ty jesteś? No kim? Jestem władcą tego miejsca. Jestem królem. Dobra, ale... ja tu nie przychodzę w złych zamiarach jakby, nie? Tylko powiedz mi... Ty tu mieszkasz, czy jakby... Czy się tutaj jak przypadkowo spotykamy? No wiesz co, no ja tutaj mieszkam, no to jest mój grzyb, jestem smerfkatem i mieszkam w takim wielkim grzybie. Smerfkatem? A ty wyglądasz jakoś dziwnie. Jak wyglądam dziwnie? No? Nie dziwnie. Dobra, a możesz ten mieć... Dobra, ty jesteś taki malutki, ciebie nie ma co się bać. Wow, nie bij mnie, ty, bo prawie zabiłeś. Nie robi tak. No. Nie robi tak. Będziecie ciebie tutaj kwestionował, że jestem malutki, tak? Dobra, nieważne, czekaj, bo mnie prawie zabiłeś, ty. Czekaj, ja nie jesteś agresywny. Bardzo niemiły, tamci byli dużo mniejsi niż ty. Jacy tamci, kto, jacy tamci, o kim mówisz? Ej, gdzie idziesz, jacy tamci? No bo tamci byli po prostu mili, przyszli do mnie, powiedzieli mi, że są mili. A no dobra, a... Na H, on był niemiły. Na H? Hater? No, był taki jeden, co mnie wyzywał. A no właśnie, on tak? To mnie wyzywał mnie. Jeśli wiesz, jak mnie wyzywał, ja ci powiem, co to po nim powiedział. No? Że jestem smer śmieć. No czemu się śmiejesz? To jest bardzo niemiłe. Czemu on to tak powiedział? To jest nieprawda. Nie, no oczywiście, że nieprawda. Czyli... Dobra, słuchaj, nie, tak mnie po prostu rozbawiło. Słuchaj, patrz, bo widzę, tu masz troszkę ciemno, dam ci tutaj lampę, żebyś coś miał więcej. Słuchaj, no trochę tak, no. Słuchaj, gdzie oni są w ogóle, może tak się spytam? No, a co ty się interesujesz? No bo to są moi przyjaciele, to są moi przyjaciele! Halo, to są moi przyjaciele, spokojnie, ja ich właśnie szukam. Nie interesuj się tak, bo kocie mordy dostaniesz, no. Jak będziesz właśnie. Nie chcę mieć takiej mordy jak ty. Słuchaj... Co ty mówisz w ogóle? Czemu ty mnie wyzywasz? Nie! Wypad! No, ała, no nie naciągaj to nie naciągaj procy we mnie, ty! Nie rób tak! A czemu ty w ogóle to przyszedłeś do mnie? Proszę mi się Nie, ja tu przyszedłem, bo ja szukam moich przyjaciół! W którą stronę poszli? Jeżeli ich tu nie ma, to powiedz mi, w którą stronę poszli, ja już stąd idę. A ja też szukam przyjaciół, to może poszukam przyjaciół razem i będziemy mieli przyjaciół. A mogę najpierw znaleźć moich, a później będziemy szukać twoich? Ale ja nie mam. Nie mam przyjaciół, to no to tym bardziej. Muszę znaleźć nowych, bo... To łatwiej będzie mi znaleźć moich, niż znaleźć twoich. Powiedz mi po prostu, gdzie poszli. Dobra. Bo... Słuchaj, czy są tu? Czy są tu gdzieś? Bo jeszcze z wszystkich domków nie sprawdziłem. No, a widzisz, że oni tutaj są? No nie wiem, no może się sobie. No to sprawdzę. Tylko nie wchodź do wszystkich, bo tutaj jeszcze są pozostałości po moich starych kolegach. A jaki ty? No to ty mówisz, że nie masz kolegów.
coś kręcisz. Jeden, taka jedna różowa była. Nie, aha, nie kręcę. Była taka różowa u mnie jedna. I była, był u mnie taki, taki, nie wiem, nasz Steve? Steve? No, no, o właśnie, Steve, no, ale... bo u mnie jest taką różową, chyba to była jego żona. I oni tutaj mieszkali u mnie trochę, ale... O, no, a skąd wiedziałeś, znasz ich? Oni tu byli? No przecież głuchy jesteś, tłumaczę ci, że byli, ja ich tutaj mieszkałem. Okej, nie, nie, ja tak, gdzieś mi się obiło, legenda. No, no to widzisz, no to fajnie. Czekaj, ja ci pokażę, chodź tu. Dobra, chodź tu, no chodź tu. I oni tu gdzieś mieszkali? No w tych domkach mieszkali. Aha, okej, to powiedz mi, a w którym? No nie, no, a w którym domku? A co to jest za prezent? No nie mogę, no bo to jest, a, nieważne. No dobra. No nie powiem ci, w którym domku, bo ja ciebie znam pierwszy dzień, to może jesteś współpracujący. Dobra, dobra, okay. Słuchaj, ja potrzebuję nie tylko ważne. Jednej informacji, w którą stronę poszli moi przyjaciele, jeżeli stąd poszli, bo rozumiem, że tu byli, skoro mówisz, że ich znasz. Powiedz mi, w którą stronę poszli? Zrobili coś takiego i tyle ci powiem. No i co z tego, że zrobili coś takiego? Co mi daje jakiś kamień tutaj? No nie wiem, no kliknij w to! Aha! Domek palionki Steve! 2000 metrów stąd! I domek 1300 metrów stąd! Okej! Okay. Czyli ja muszę... Dobra, w którą stronę te 2000 metrów tych? Czy ja wyglądam, jakbym studiował geografię? Ale skoro tu byli, no to chyba wiesz, w którą stronę poszli! Nie! Ja właśnie nie wiem. Dobra, ale mówisz naprawdę, czy próbujesz mnie tak w konia zrobić? No dobra, Jezu. Wiedziałem, że próbujesz mnie oszukać. Wiedziałem. No. Dobra, no. W którą stronę poszli? Powiedz, ja pójdę za nimi... Powiem ci tak. No. Powiem ci, skąd przyszli, ale nie powiem ci, gdzie poszli, bo ja się wiem, boję, skąd przyszli, bo przyszli stąd, skąd ja przyszedłem. Przyszli stamtąd. No tak. A ja chcę się spytać, w którą stronę poszli. No to... Dobra, no to ja sobie dam radę. Dobra, słuchaj, jakby tu byli, to im powiedz, że idę, wiesz, w tą stronę idę? I pójdę w tamtą stronę dalej, bo prawdopodobnie tak poszli. Idę na południe, dobra? Co? No to... A no idź sobie. No, ale przekażesz im, jakby tu przyszli, że poszedłem na południe, dobra? Nie. Wiem, no. Może tak, może nie. A dobra, mam dość, dobra, żyj sobie tu w tym grzybie, lecę w tamtą stronę, dobra widzowie, mam dość tego jakiegoś smurfkata, nie obchodzi mnie to, lecę w tamtą stronę, tak jak powiedziałem, lecę na południe, dałem mu informację, jak oni tego nie przekażę, to trudno, i prawdopodobnie poszli w tamtą stronę, no nie wierzę, że oni tu się zatrzymali, zresztą ich tutaj nie ma, więc raczej muszą być gdzieś w drodze, czyli ciągle, że tak powiem, krążę za nimi, dobrze, że tu przyszedłem, bo okazuje się, że w takim razie byli tutaj. Wiecie, co jest najgorsze, że nie spytałem smurfkata, kiedy oni tu byli, bo nie wiem, czy oni są dwa dni drogi przede mną, czy są jeden dzień, czy może zaraz ich spotkam, nie wiem, w każdym razie nie dowiedziałem się tego, co jest trochę problemem, to jest strasznie dużo mobów, ja nie wiem, dlaczego ja wyruszyłem akurat w nocy. Czy ja mam jakieś łóżko? Mam łóżko jakieś? Mam łóżko, dobra, kładziemy się, szybko, żeby był dzień, proszę, bo ja już mam serdecznie dość tej nocy, ja nie chcę podróżować w nocy, lecimy, za dnia jest lepiej, dobra. Lecimy w tamtą stronę, tak jak powiedziałem, na południe, czy dobrze idziemy? Lecimy na południe, tak jest. Dobra, czyli w tą stronę musimy... No mam nadzieję, że ich tu spotkamy, mam nadzieję, że jakieś ślady w ogóle znajdziemy od nich, nie? Że oni tutaj w ogóle byli. Nie wiem, widzowie, dajcie mi znać w komentarzu, jak wiecie, gdzie oni mogą być i gdzie się ukrywają, to mi się O! Jest jakaś poszlaka, dobra, uwaga. Co tu jest za fioletowa woda w ogóle? Co tu się wyprawia? Czemu to są takie rzeczy? Mamy jakąś poszlakę, mamy jakiś budynek, może tutaj będą jakieś ślady ich. Proszę, żeby oni tu byli. Nie wiem, ciągle mam wrażenie, że chodzę, że ciągle im siedzę na ogonie, nie? Już bym chciał po prostu znaleźć ich i już mieć to z głowy, a tak to ciągle krążę i krążę. Dobra, tu, czy ja mam wiadro z wodą? Nie mam wiadra z wodą, a mógłbym sobie zrobić w sumie, więc zróbmy sobie, bo mi się może w wielu przypadkach przydać. Zróbmy sobie na przykład tutaj, teraz by mi się przydało. Pyk, dobra, weźmy, zróbmy tak. To odłóżmy tu. Bierzemy to. Bierzemy wodę i teraz patrzcie, tu mi się przyda, bo będę musiał stąd jakoś wylecieć tam na górę. O! Dobra. Uwaga, i tu. No! Dobra, trawa mi przeszkadzała. Dobra, jesteśmy na górze. Świetnie, dobra. I teraz tak, czy tutaj ktoś jest? Proszę, że... Tu jest jakaś wioska większa, dobra, to jest jakieś bardziej rozbudowane. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Halo, czy tu ktoś był? Tu, o, jest węgiel, dobra, bierzemy. Takie rzeczy trzeba brać, to mi się może przydać wszystko. Nigdy nie wiadomo, kiedy
kiedy takie rzeczy się faktycznie, że tak powiem, nam przydadzą. Dobra, bierzemy to. Ventium ingot, weźmy to, nie wiem co się z tego robi. Black wool, to jest jakaś nowa rzecz, tego jeszcze nie widziałem. Może to nam się przydać. Dobra, pójdźmy tutaj, siema wieśniaku. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś coś się nie kryje. Dobra, wchodzimy do środka, tutaj nic nie ma. Liczę na jakieś skrzynki, na jakieś przydatne itemy. Może jakiś kowal by był w tej wiosce, proszę, żeby tu był. O kurczę, te wieśniaki bronią. Te wieśniaki bronią tej wioski, czy nie? Czy mnie zaatakują? Nie, dobra, nie atakują mnie. Już myślałem, że mnie zaatakują, nie? Bo już widzę, że pierwszy raz widziałem wieśniaka z mieczem. Dobra, ale widocznie nie atakują. Dobra, czyli są przyjaźnie nastawieni. Dobra, bierzemy to. Książkę weźmy. Musimy spisywać nasze przeczucia i tak dalej. Dobra, odkładam te głowy, one są nam chyba niepotrzebne. O, tak mi się wydaje, bo takie trzymam, a nie nadarzyła się żadna okazja, żeby ich użyć. Dobra, to. Co to jest? Epic Bounty? Sprawdźmy to. Co to jest? Nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, wywalam to, nie chcę tego. Dobra, czy tu jest jakiś kowal? Czy tutaj znajdę jakieś przydatne itemy? Tutaj są jakieś znowu kolejne te, ale ja kowala bym chciał najbardziej. W kowalu zawsze są najlepsze rzeczy. Dobra, o, jest koń! A my potrzebujemy konia. Potrzebujemy konia, mam siodło. Tam jest kolejny koń, dobra, jak mi się z tym nie uda, to tamtego ogarniemy. Ale potrzebuję, bo mam siodło, nie? Mam siodło? Mam, dobra, jest, już myślałem, że go gdzieś zgubiłem i go gdzieś zostawiłem, dobra. No weź, koniku, weź się zgódź na tą miłość naszą tutaj, prawda. Jabłko chcesz? Dam ci jabłko, jak mnie teraz rzucisz. Dobra, masz jabłuszko. Dobra, zjadłeś sobie. No dawaj, kurczę. Proszę. Serduszka, uwaga. Jest! Mamy to. Co jest grane? Dlaczego nie mogę ci tego... O, teraz, dobra. Tyk. Lecymy, koniku. W ten sposób teraz musimy podróżować, bo... O, tu jeszcze sprawdźmy, bo tu może będzie coś ciekawego. Jakaś skrzynka? Nie ma tu nic, dobra. Lecimy, koniku, w podróż. Musimy znaleźć naszych przyjaciół, znaczy moich przyjaciół, ale może staną się też twoimi. Dobra, teraz tu rozstrzelać. O nie, najgorzej, że jak będziemy mieli... Czy ja jestem konia w stanie włożyć do łódki, jakby musiał przepłynąć gdzieś? Proszę, oby tak się okazało. Tutaj nie było żadnych informacji o tym, żeby tutaj ktokolwiek mieszkał z tych moich przyjaciół, więc no kurczę, tu ich raczej nie znajdziemy. Dobra, musimy... Nie, no serio, będę musiał płynąć. Ja, dobra, teraz koniku, ważna informacja. Czy będziesz płynął ze mną, czy nie? Wejdź do łódki, proszę. Nie, ty się nie zmieścisz do tej łódki. Nie chcesz do niej wejść. Co to są za zwierzęta? Jakaś latająca ryba. Dobra, koników, tak... No nie, wziąłem konia na ręce. No nie, to jest niemożliwe. Patrzcie, pokazuje mi, że jestem ociążały na tym. Co to jest? Co to za stwory są morskie? Jakaś tratwa. Idziemy na tą tratwę. Konia w rękach trzymam. Co jest grane? Co tu się wyprawia? Co tu się odkryło w tym momencie? Dobra, wejdźmy na tą tratwę. Odłóżmy tu konika. Koniku, stój sobie tutaj. Mamy muszle. Mamy jakąś kurczę shrimp? To jest krewetka? Nie wiem, czy to jest krewetka, czy to jest... No chyba to jest krewetka, shrimp nawet. Tak wygląda jak krewetka. No dobra, koniku, lecimy dalej. Co jest grane? Muszę tu wejść i muszę chyba teraz, tak? Czy nie, najpierw muszę ciebie, koniku, zabrać. No nie mogę ciebie teraz... O! Dobra. Ja nie mogę, to jest genialne. To jest genialne, że ja mogę sobie zabrać normalnie konia na ręce i z nim płynąć. Dobra, już myślałem, że się będziemy musieli rozstać. A tu się okazuje, że jednak nie. Dobra, no płyniemy przez tą wodę w takim razie. No nie wiem w takim razie, co tutaj, gdzie ja mam tego szukać w ogóle, gdzie tutaj mogą być. Żadnych śladów nie ma. Tu jest jakiś ląd, dopłyńmy do niego. Miałem płynąć na południe. Idę teraz, no tam, no czyli dobrze idę, no ciągle na południe. No ale... Nie, no tu nic nie ma, no my płyniemy na tak otwarte morze, że jak oni tutaj byli, to wszelkie ślady na pewno znikły. O, jest kolejna tratwa. Dobra, wiecie co, my się chyba zatrzymamy na tej tratwie po prostu i przemyślimy sytuację, jak wygląda na dany moment, bo... No krótko mówiąc, nie wiem totalnie, w którą stronę powinniśmy iść, musicie mi dać znać w komentarzach, czy wiecie, w którą stronę oni poszli i gdzie w tym momencie mogę ich szukać. Ja w takim razie tutaj, że tak powiem, zacumuję sobie moją łódeczkę w tym miejscu. O, tu jest idealne miejsce do tego, pyk, odstawiam konia, niech sobie tu siedzi. Mamy jakieś tu... O, name taga mamy, patrz, będę mógł cię nazwać. I mam jeszcze kowadło, ty widzisz to? Widzisz to, jakiego ty masz farta? I mam jeszcze level w ogóle. Dobra, nazywam cię... Krzyś. To jest mój koń Krzyś. Masz, będziesz moim koniem Krzysiem. Daję sobie tu łóżko. No i w tym momencie tutaj, że tak powiem, musimy...
No póki co musimy tutaj zostać, no nic nam nie pozostało innego, jak po prostu liczyć na to, że znajdziemy ich, że znajdziemy jakąś poszlakę póki co na otwartym oceanie wraz z Krzysiem. Pozostało mi... Poszli dzieci się pozastanawiać.